Trendy w modzie ogrodowej zmieniają się tak jak w każdej modzie. W ogrodach też już można powiedzieć, że wszystko było. Ale jest tak, że pewne rośliny znowu zaczynają wracać. Zaczynają wracać bardzo mocno byliny. Zaczynają wracać rośliny owocowe. I to bardzo dużo tych roślin owocowych się w tej chwili sadzi. Zaczynają wracać warzywa. I to nie tylko do ogrodów, ale warzywa szturmem zdobywają również balkony, tarasy. Tak jest w Europie Zachodniej, tak jest u nas. I to są takie podstawowe grupy, które no chyba bardzo modne są. No trawy ozdobne jeszcze, prawda? Które są modne w Polsce już od ładnych kilku lat. No, oczywiście modne jest wszystko, co jest ładne, wszystko, co jest kolorowe. Modne mogą być iglaki, jeśli nie jest ich za dużo w ogrodzie. Ja generalnie zachęcam do tego, żeby szukać roślin oryginalnych. A recepta na ogród, no, będą rosły wszystkie rośliny pod warunkiem, że na początku je posadzimy. I bardzo ważne jest po to, żeby robiąc ogród, dobierać rośliny do miejsca i do warunków, jakie mamy, bo wtedy po prostu przy tych roślinach będzie mniej roboty. Chyba że chcemy cały czas siedzieć w grządkach, ale ogród to ma być przyjemność i może nie tylko na kolanach przy pieleniu. Dlatego warto dobierać rośliny do warunków, w jakich one będą rosły. Do tego, ile mamy światła, jakie mamy podłoże, jakie mamy warunki wilgotnościowe. Jeśli dobrze dobierzemy do tego rośliny, to ogród może być, prawdę mówiąc, bezobsługowy. Na pewno trawy są, mówię o trawach ozdobnych, są roślinami bezproblemowymi, bo je się przycina na wiosnę i to prawdę mówiąc wszystko. Sporo bylin jest też bezproblemowych. No generalnie nie ma roślin totalnie bezobsługowych, tak? Każda roślina wymaga naszego podejścia, żebyśmy się w ciągu sezonu nachylili się przy niej, no powiedzmy, 2-3 razy, tak? Pnącza bardzo fajnie sobie dają radę i w tej grupie rzeczywiście są takie rośliny, które nie wymagają jakoś specjalnej naszej uwagi, a wśród pnączy możemy dobrać praktycznie rośliny do każdego stanowiska i na miejsca cieniste i mega słoneczne i będą rośliny kwitnące i takie, które są zielone i takie, które się przebarwiają, także wybór jest naprawdę, naprawdę wielki.